możemy funkcjonować we wnętrzu naszej świątyni katedralnej, sprawując służbę Bożą i to jest dla nas największa radość. No ale oczywiście jeszcze pozostały prace związane z upiększaniem tej świątyni. Mianowicie, jak widać, brakuje nam witraży od strony południowej. W tej chwili dopiero mamy szyby zewnętrzne, więc potrzeba wstawienia witraży. Także od strony północnej brakuje tych witraży. Następny etap to naprawa empory organowej i montaż organów. To wielki wysiłek także, który stoi przed nami. Poniżej empory organowej oczywiście jest przedsionek wieży katedralnej, gdzie także trzeba wykonać prace konserwatorskie związane z renowacją sklepień, jak i ścian historycznych. Są tam freski średniowieczne, jeszcze nie ma do końca decyzji, czy będzie renowacja, czy też po prostu je zakryjemy. I uruchomienie oczywiście przejścia głównego do katedry. Ponadto trzeba jeszcze zrobić lożę kolatorską, która właśnie wymaga także renowacji, zarówno sklepienia, ściany, jak i podłoga musi ulec wymianie, a także otwory okienne muszą być przedłużone, ponieważ w pewnym czasie zostały zamurowane, a przy takich pracach, które prowadzimy, po prostu trzeba je doprowadzić do pierwotnego kształtu. Podobnie ma się rzecz przedsionkiem zakrystii, jak i górną, tak zwaną zakrystią, gdzie trzeba ściany naprawić i także jeszcze umeblować. No, we wnętrzu świątyni oczywiście czeka nas renowacja stacji Drogi Krzyżowej, jak i chrzcielnicy, a także wielu innych elementów figuralnych, które właśnie chcemy, aby powróciły do katedry.